Panie Jezus mówił o tym, że dla naszego życia duchowego, jako Jego dzieci, my potrzebujemy prawdziwy pokarm. I tego pokarmu tam nie znajdziemy na co dzień, ale znajdziemy je w Bożym Słowie. I dlatego dzięki Bogu za to, że czy indywidualnie, czy też tak jak Pan ustanowił, razem jako Jego Kościół możemy karmić się Jego Słowem i przypominać sobie to, kim jesteśmy, skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest cel naszego życia i jakie są prawdziwe wartości aby nie poddać się tej, że tak powiem, indoktrynacji z różnych stron, ale żeby trzymać się prawdy. Jesteśmy grzesznikami wszyscy, dopuszczamy się wielu uchybień. Jeżeli mocno trwamy przy Panu, to bardzo łatwo jest gdzieś zdryfować i utracić ten prawdziwy kierunek, prawdziwy cel dla naszego życia, jaki Pan nam wyznaczył. Nie było mnie przez półtora miesiąca poprzednio. Niekiedy są pytania, co tam słychać, jak się miałem. Podzielę się jakimiś kilkoma wydarzeniami, świadectwami. Pewam, że mam dobry czas, dobry czas. Tym razem pracowałem na nocne zmiany, w związku z tym miałem dużo swobody w ciągu dnia do dysponowania czasem. No, i Pan Bóg tak sprawił, że byłem w wielu sytuacjach, w których mogłem dzielić się Ewangelią, czy być na społecznościach, na polskiej społeczności. Dużo chodziłem, dochodziłem do różnych miejsc, poznawałem różne społeczności. No i tak jak Pan Bóg też mi kładzie na serce, też gdziekolwiek szukam możliwości, gdzie. Mojemu bliźniemu, który jest takim samym grzesznikiem jak ja, ale jeszcze nie zna Jezusa, nie, nie zna wybawienia. I jak przekazać mu Ewangelię, bo wiemy o tym, że dopóki należymy do szatana, to ta obrona, ten mur obronny jest bardzo mocny I to jest, i to jest prawdziwa walka. Powiem o takim chłopaków. Byłem blisko Birmingham, kilka kilometrów, 10 kilometrów. W Birmingham, jak w każdym dużym mieście, to jest drugie największe miasto w Anglii. Jest taka ulica sklepowa, taki deptak, no i tam wiele rzeczy się dzieje. I tam też różni ludzie prezentują różne grupy, prezentują różne rzeczy, sprzedają, ogłaszają. Są religie, ale są też chrześcijanie, nasi bracia, którzy zwestują Ewangelię. No i tam też starałem się w miarę możliwości często być, dojechać sobie tam i, i rozejrzeć i znaleźć jakieś, jakieś możliwości do tego, aby być też pomocnym. Pewnego razu widziałem młodego chłopaka, który stał przy jednym ze stanowisk chrześcijańskich i, i przysłuchiwał się, a później zacząłem z nim rozmowę. On taki raczej małomówny, nie wiem, w wieku może 17 gdzieś lat, no, ale widziałem to jego jakieś zainteresowanie, które tam było. No, dowiedziałem się później, że on między ze świadkami miał kontakt przez dwa lata, tak trochę miał i nie miał, różnie. Także było też jakieś zainteresowanie jego Bogiem. E Miałem możliwość z nim troszkę więcej rozmawiać. E kiedy wiedziałem, że już będę musiał, ostatnim razem to były może nasze trzy spotkania. <laughs> ostatnim razem, kiedy wiedziałem, że już więcej przynajmniej w czasie tego mojego pobytu, nie, nie będę w stanie z nim się spotkać. E... Tam w ogóle były takie sytuacje, że on tam zgubił telefon, nie miałem się z nim skontaktować i to okazało się, że kiedy szedłem tą ulicą, znów się na niego natknąłem, że tam był. E... I tak myślałem sobie, że w tym wszystkim najważniejsza jest dla niego kwestia zbawienia. Wszystkie religie, praktycznie wszystkie, oprócz prawdziwie prawdy biblijnej, która mówi o zbawieniu z łaski przez Pana Jezusa, praktycznie jeżeli jest jakaś religia i szuka zbawienia, to, są to, to ma być to zbawienie poprzez to, że człowiek coś dla Boga zrobi, co się Bogu spodoba w takim stopniu, że będzie miał jakąś szansę. Tak jest generalnie począwszy od katolicyzmu, przez islam, przez religię wschodu. To jest po prostu wynika z ludzkiej natury. Człowiek ma wrażenie, ma świadomość tego, że jest nie w porządku. No i w związku z tym jego, jego wyobraźnia jest taka, że no po prostu trzeba się w jakiś sposób, tak jak to w relacji może z człowiekiem, w jakiś sposób przypodobać, jakoś odkupić. No ale nasz Bóg jest o wiele lepszy niż to. On okazał, wiemy o tym, łaskę, przebaczenie zupełne. Mnie nie mają żadnej zasługi. A więc to staram się tak przybliżyć i potem jeszcze raz byłem na tym, tym dertaku i idę tam różne znów te stoiska i słyszę jakiś, jakiś młody człowiek, ja nie wiedziałem do końca po prostu na jakim, na jakim on jest etapie w swoim w ogóle życiu duchowym, no wiem, że z tymi świadkami, coś tam Miał do nie, nie wiedziałem dokładnie, co się u niego dzieje. Pan Bóg też dokładnie tylko to wie. Patrzę, że ktoś tam następny zwiastuje z taką z takim dużą tablicą, na takiej czapeczce. Patrzę, a to Tomas. <noise> nie wiem, naprawdę nie wiem, co tam za kulisami się działo, ale. Ale widzę, że coś w jakimś dobrym kierunku idzie. Nie wiem, czy to już jest czas dla niego, aby głosić na ulicy, ale jeżeli robi to z serca, czemu nie? Takie było ciekawe też moje doświadczenie. Innym razem przechodziłem i była też grupa wierzących ludzi, którzy, była, były informacje, że tam są takie stanowiska modlitwy, głównie o uzdrowienie. No i przechodzę tam i, i słyszę, że. Jeszcze raz nie pamiętam, jak to było, ale po prostu, że, że ktoś po polsku tam, nie wiem, czy to też obsługa była, ktoś z Polski, że kobieta, która tam siedzi, mówi po polsku. I tak sobie myślałem, bo tam nie było łatwo mi spotkać kogoś i mieć okazję porozmawiać, a widzę, że jest kobieta w jakimś stopniu zainteresowana sprawami duchowymi. I tak sobie myślałem no fajnie by było z nią porozmawiać, no ale nic, ktoś tu już się nią zajmuje. Poza tym nie wiem, kiedy w ogóle to no, on skończy się ich kontakt. No i trudno, poszedłem dalej. Później, miałem gdzieś po półtora, dwóch godzinach patrzę, a ta kobieta stoi tam w pewnym miejscu, nie? Podszedłem do niej i mówię, przepraszam, ale… No i przypominam tę sytuację, kiedy przechodziłem, słyszałem, że pani mówi po polsku, nie? Ja od razu do niej po polsku, no tak, tak. No i okazało się, że to kobieta, która <coughs> zajmowała się, myślę, że mogę to nazwać białą magią przeszłości, jest… W międzyczasie zaczął następować jakiś taki etap jej poznawania Boga coraz bliżej. Męża wyszła za mąż za Nigeryjczyka. Trudno mi powiedzieć, na ile ten człowiek jest wierzący, być może, nie wiem do końca, ale tak, żeśmy rozmawiali, to po prostu było w niej to pragnienie Boga. A i coś bardzo znamienitego powiedziała, że nie może przeżyć dnia, żeby nie czytać Pisma Świętego. No, i w całym tym jej, w całym tym jej co wyrażała, no, widziałem, że jest to taki dobry proces, idzie w dobrym kierunku. Także mieliśmy okazję też porozmawiać może z godzinkę, albo trochę więcej. I bardzo się cieszę z tych możliwości, bo no, bo tak leżą mi na sercu mm, no, ludzie, którzy żyją bez Boga. Inny taki przypadek, taki Marek, którego. Mm, Marek Polak, który był alkoholikiem, który nawrócił się około dwa lata temu, i widzę, że ja go tak znam na wyrywki. Trafiłem na jego forum poprzez jeszcze kogoś innego, na takiej dyskusji, i wiem, że prowadzi co najmniej dwa fora. Jedno stricte właściwie dla ludzi alkoholików przez AA. Anonimowi Wielkoholicy. I też się bardzo cieszyłem z tego, że człowiek został uratowany, został wyrwany i na różne sposoby stara się przekazywać tę Ewangelię. Myślę, że w ogóle te, te kluby A są dość ciekawym miejscem do przekazywania Ewangelii też. Dzięki Bogu. Ewangelia zwiastowana. Troszkę w tym kontekście chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli z drugiego listu do tematusza, pierwszego rozdziału. I ja bym, tylko niektóre myśli będę wyciągał, bo zwykle mamy problemy z czasem, jak stoję tu po tej stronie, więc yy, i, i temat jest też no, na tyle obszerny i to, co chcę przekazać, że nie jestem w stanie po prostu, analizować całego tekstu, ale te myśli, które, yy, które będą związane z naszym wątkiem. Pierwszy, drugi, przepraszam, list apostoła Paweł do Tymoteusza i szósty wiersz apostoł Paweł tu do Tymoteusza właśnie pisze. Przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Czy apostoł Paweł przypomina tu o, o darze, który Tymoteusz otrzymał, ale mówi tu o tym, że jakby go napomina, przypomina mu, aby na nowo rozniecił ten dar. Widać, że ten dar można utracać, czy gdzieś, powiedzmy, zaniedbywać, czy gdzieś, powiedzmy, on może wygaszać się, jest niebezpieczeństwo zaniedbania daru, czyli czegoś, co otrzymaliśmy, co było podarunkiem od kogoś, było cennym podarunkiem. Nie ja wiem, ja takiego, takiej ilustracji może użyję Potrzebujesz roweru, no musisz gdzieś tam dojeżdżać i tak dalej, musisz daleko chodzić, no rower by się naprawdę przydał. Nie jesteś w stanie z jakichś względów, nie wiem czy finansowych, tego roweru sobie zakupić i, i ktoś daje ci, robi ci podarunek, widzi twoją potrzebę, zależy mu na tobie, kupił ci rower i mówi masz, używaj. No, jakby to było, gdyby po miesiącu, dwóch kolejnych, Okazało się, że, że ty tego roweru no, używasz bardzo sporadycznie, na przykład, w przypadku do przypadku, a przecież go potrzebujesz, a przecież jest dla ciebie dobre narzędzie, a przecież został ci podarowany w miłości. Myślę, że jest to taka blada ilustracja na podarunek, który każdy z nas, jako Boże dziecko, otrzymał od Boga, przez Ducha Świętego. Jeżeli ten podarunek, który sam Bóg nam dał, jeżeli go zaniedbujemy i nie używamy, a przecież Bóg ma szczytne cele, jeżeli coś nam daje, to nie jest tak tylko po prostu, żebyśmy mieli, postawili na parapecie i tyle. To jest dla naszego błogosławieństwa, dla używania, dla błogosławienia innych, dla bliskiej relacji z Bogiem, dla współpracy. Ale ten dar można zaniedbywać i tu apostoł Paweł przypomina tym Mateuszowi. przypominam Ci, roznieć na nowo. Masz dar od Boga? Jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem, to na pewno otrzymałeś. Co z nim robimy? Jak go używamy? Czy nie zaniedbujemy? Paweł gorąco tu zachęca Tymoteusza. W siódmym, następnym wierszu widać w kontekście właśnie tej wypowiedzi, tego daru, jest w życiu Temoteusza pewna przeszkoda czy utrudnienie w używaniu właśnie tego daru. A co tym jest? Paweł tu pisze, nie dał nam, albowiem, albowiem, w związku z tym, nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Czyli tu, bojaźń jest, może być i często jest elementem, który przeszkadza nam, w tym, aby oddać się zupełnie dla Boga, aby używać to, co nam daje, aby nie żyć już tak bardzo tymi sprawami doczesnymi, tak jak też pismo święte nam mówi, poganie żyją tymi zabezpieczeniem tych dóbr doczesnych i to jest ich treść życia. My tym też się zajmujemy, ale to nie jest treść naszego życia, przynajmniej nie powinna być. Mamy coś o wiele cenniejszego, piękniejszego. My już nie jesteśmy z tego świata. Mamy jeszcze to ciało i o nie dbamy, ale mamy znacznie wyższe powołanie, wyższe cele, które dał nam Pan Bóg. Więc apostoł Paweł mówi tu o, o tym duchu bojaźni. Co robić wtedy, kiedy właśnie bojaźń nas paraliżuje? A czy jest tak bardzo odległa od nas? Czy jest nam jak zupełnie obca bojaźń w naszym życiu dla Boga? A co wtedy, kiedy jest możliwość, żeby się pomodlić? Czy może nie funkcjonuje potem nieraz bojaźń? A co wtedy, kiedy mogę komuś składać świadectwo, ale są jakieś okoliczności i łamie się, jednak nie, albo tak półgębkiem, że tak powiem. I w różnych innych sytuacjach. Kiedy... Mogę tym darem, który Bóg mi dał, a jest tu, widzimy głównie, tam później też Paweł o tym już wyraźnie mówi, jest to związane głównie z świadectwem, w ósmym pierwszym mówi o świadectwie. Więc jest to związane w głównej mierze, tu przynajmniej w tym kontekście, o którym mówił apostol Paweł z naszym dawaniem świadectwa. Czy nie mamy bojaźni? Jeżeli mamy, albo miewamy przynajmniej, to myślę, że to, o czym mówi apostoł Paweł, na pewno jest dobrą, pomocną radą dla nas. Jaką on daje radę? Co wtedy, kiedy mam tą bojaźń, kiedy trzyma mnie ludzki, e, ludzki strach? Dalej apostoł Paweł mówi: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, czy w innym przekładzie, trzeźwego czy, czy, myślenia, czy zdrowego rozsądku. A więc jest antidotum na bojaźń od Boga. Jaka? To jest Boża moc. Boża moc wtedy, kiedy ufamy Jemu bardziej niż naszym myślom, obawom, spojrzeniom ludzi, zachowaniom, co wybieramy, na co zwracamy uwagę, co jest dla nas autorytetem, ze względu na kogo się zachowujemy i postępujemy. Jeżeli patrzymy na Boga, widzimy Jego potęgę, Jego nieograniczoność, Jego doskonały plan, Jego moc, tak On łamie twarde serca, nawet najtwardsze, zagorzałe, morderców, zbrodniarzy. I widzimy, oglądamy i chodzimy w tej świadomości i wierzę w Jego moc, to w tym momencie możemy z niej korzystać. Bóg dał nam Ducha Mocy. Jestem Bożym dzieckiem, otrzymałem Ducha Świętego, to to jest Duch Mocy. I powinienem z niego korzystać, a bojeź wtedy będzie uciekała. Ale apostoł Paweł razem z mocą od Boga, e, mówi to też o miłości. Bóg dał nam ducha miłości. Bo to nie jest moc po to, żebym ja był bohaterem, ale moc po to, żeby w Bożej mocy okazywał współczucie biednym, złamanym, okazywał braterstwo. Tym, którzy może są silni, po prostu okazywał troskę, miłość. Podobnie jak Pan Jezus okazywał na różne sposoby ludziom, których spotykał. Tu na Ziemi mamy piękną tego ilustrację. A więc razem z Bożą Mocą jest też Boża Miłość, która co Agape, Boża Miłość poświęca się, daje, rezygnuje. Trudne dla naszej cielesności, ale piękne i dotykające kiedy jest to właśnie w, w Bożym duchu robionym. To jest też duch zdrowego rozsądku, czyli wiecie, nawet na logikę, no, czy warto, powiedzmy, postępować, czy łamać się ze względu na czyjeś głupie postępowanie, głupi śmiech, osąd, wyszydzanie, czy to byłoby mądre? Nie. Zdrowy rozsądek nakazuje, że nie będę pod wpływem, funkcjonował pod wpływem takiej postawy, Bezmyślnej, zupełnie nie na miejscu, szyderczej, ale będę postępował ze względu na prawdę. Co jest właściwe, co jest słuszne? Mówię prawdę, Okej, okay. będę się jej wstydził? Będę się wstydził kogoś, kto kocha każdego człowieka? Kogoś, kto żył tak, jak nikt inny nie żył? Kogoś, kto już zapowiadany setki razy i dokładnie wszystko wypełnił? Kogoś, kto powiedział przez nieba, i jest Bożym synem? Nie, tego kogoś nie będę się wstydził. Staje po jego stronie i wtedy automatycznie bojaźń odchodzi. Jeżeli nie kierujemy się cielesnością ludzkimi, ludzką postawą, ludzkim reagowaniem, tylko patrzymy na Boga, automatycznie Bóg napełnia nas swoją mocą. Wiecie, my nie musimy zmuszać Boga do tego, żeby On działał w naszym życiu. Tak ja to rozumiem, On pragnie działać w naszym życiu. On jest Bogiem miłości, On jest Ojcem Miłości. On powiedział, że tak ukochał świat, ciebie, każdego z nas, a szczególnie swoje dzieci, chce dać im rzeczy najlepsze. My nie musimy go przekonywać, Panie, daj mi to dobre i tamto dobre. Więc problem jest gdzie indziej, problem jest raczej w, w nas, że to my napełniamy swoje serca, swoje myśli. Tymi pożądaniami, pragnieniami, naszym ja, naszą pychą, i Pan Bóg już nie ma miejsca na to większego, aby działać, aby robić coś więcej. A więc przygotowane jest to przez Pana możemy z tego korzystać. W dziejach apostolskich między innymi w 17 rozdziale i 27 wierszu i 8 i nie będę tego otwierał, bo nie mają na tyle czasu. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie czy zerknąć teraz czy później apostoł Paweł mówi, Bóg nie jest daleko od nas. W Nim żyjemy, poruszamy się. Bóg daje nam swoją obecność, gdziekolwiek spojrzymy, kiedykolwiek mamy otwarte serce, z jakiegokolwiek punktu widzenia wyjdziemy. Wiecie, to tak samo jak w ewangelizacji. Możemy zacząć rozmawiać o czymkolwiek, jeżeli idziemy drogą prawdy, to trafimy do Boga. Nie ma, nie ma innej drogi. Bóg jest już na szczycie tego wszystkiego, co piękne, doskonałe. W Nim żyjemy. I to, czego potrzebujemy, to tylko otworzyć się, pragnąć, pozwolić Mu napełnić siebie. A wtedy On swoją mocą w miejsce naszego strachu będzie nas napełniał. W ósmym wierszu dalej apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, więc nie wstydź się świadectwa o naszym Panu. Logiczny wniosek pod każdym względem. Wstyd jest czymś naturalnym, cielesnym. To pochodzi z naszej natury. No, my niekiedy się tłumaczymy naszą naturą, no bo no, tak, tak już jest, no, tak co jesteśmy i dobrze, tak co jesteśmy według ciała. Ale nie powinniśmy postępować według naszego ciała, wstyd jest naturalnym elementem naszej postawy z ciała. Dlaczego w ogóle pojawia się ten wstyd? Czemu? Czy to jest no, aż tak jakaś rzecz sama w sobie, niewłaściwa? Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 23 wierszu zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Wiecie, jeżeli ktoś był ukrzyżowany, czyli ukarany w taki sposób, czyli no, śmiercią taką, żeby go potępić jak najbardziej, haniebną, no to naturalnie nie jest powód do chluby. Krzyż może kojarzyć się właśnie z, z taką hańbą. W liście do Hebrajczyków 12, drugim wierszu z kolei czytamy, że Jezus wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. Jezus nie tylko został uśmiercony, ale On został uśmiercony w sposób haniebny. Krzyżowa śmierć w tamtym czasie to była śmierć przeznaczona dla najgorszych przestępców, dla jakichś... No to była naj, najbardziej haniebny rodzaj kary śmierci. I Jezus właśnie Został w taki sposób pohańbiony, skojarzony chociażby z tymi przestępcami, którzy wisieli obok niego, po prostu z ludźmi, którzy naprawdę na to zasłużyli. Ale wbrew cielesności, czy ciału, w którym Jezus też był, tam objawiła się ta doskonała natura Jezusa, natura Boga, w której on przyjął to pohańbienie, mimo tego, że to było. Jak najdalej od jego natury i charakteru wewnątrz jego. Dla człowieka cielesnego, tak jak pisze, czytamy w pierwszym św. do Koryntian, e, dla Żydów na przykład, e, Jezus, jego ukrzyżowanie jest zgorszeniem. No bo właśnie. To skojarzenie, o którym żeśmy przed chwilą mówili. Dla pogan. Głupstwo, co, co to dla mnie znaczy? Jakiś ukrzyżowany człowiek. Dla pogan ważna była wielkość. Ważna była pozycja, autorytet. Jezus poddał się temu. Dlatego myślę, że bardzo często właśnie nasze własne ja, kiedy patrzymy na krzyż, słyszymy, jak Jezus był potraktowany, to to nasza cielesność kojarzy z wycofaniem, ze wstydem. Ale w tym pierwszym świecie do apostoł Paweł tam pisze dla nas e, Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością. Boża moc, która objawiła się w najbardziej trudnych jakby okolicznościach, bo w tym największym poniżeniu została objawiona. Miłość, oddanie, bo to nie była konieczność w sensie skazania słusznego. To było dobrowolne poddanie się. Jeżeli teraz ktoś reflektuje się, dochodzi do jakiejś pozycji szczerości, to to jest najbardziej szokujący fakt, no bo gdyby ktoś tylko przyszedł i wyłożył, powiedzmy, tam jakieś pieniądze, albo jakieś woreczki złota, przyniósł z niej I, i po prostu nastąpił wykup, no byłaby to jakaś wysoka cena, ale Pozwolić sobie na takie potraktowanie, na takie poniżenie, na takie zhańbienie, to naprawdę musiała być miłość, która jakiekolwiek zreflektowane serce zaczyna poruszać. Wiecie, w Anglii, podobnie jak w Polsce, w Europie Zachodniej, też. Ludzie nie chcą słuchać już o Bogu. Za dobrze, przez wieki im się powodziło już przez wieki. Mają za dużo pieniędzy, mieli przynajmniej, zaczyna się to powoli zmieniać. A więc, co jest jakiś problem, no to płacę i mam, żądam i mam, tak? Lekarz, no, cokolwiek, cokolwiek potrzebuję. I o Bogu nie jest też. To jest w ogóle pewnego rodzaju FOPA i wchodzenie w ich prywatę, kiedy zaczyna się rozmawiać z nimi o Bogu. Natomiast ja też no, modlę się i, i szukałem tam takiego sposobu, kiedy zwłaszcza skończył się takie 10 dni e, tych wydarzeń na ulicy ze względu na to, że tam by, były igrzyska e, krajów Wspólnoty angielskiej, czyli tzw. Commonwealth. To jest tak jak Olimpiada, tylko w mniejszym gronie, nie? dla tych krajów. <laughs> I później dalej pytałem Boga Panie, gdzie, w jaki sposób mogę docierać jakoś do tych ludzi? No co, chodzą na ulicy, miałem ich. Nie jest łatwo mieć jakiś taki bezpośredni kontakt, żeby porozmawiać. I Pan pociągnął mi taką myśl. Anglicy, jeszcze, zwłaszcza w takich gdzieś tam bardziej peryferyjnych miejscach, się pozdrawiają, są bardzo mili. Także to jest to zupełnie normalne, jak się mówi. Hello, cześć. Niekiedy nawet może coś tam zagada. Tak, lubią rozmawiać, są otwarci. I pomyślałem sobie, no, co im mogę przekazać? Mogę im powiedzieć: Jezus cię kocha. No i teraz zacząłem, kiedy mijałem ludzi, przechodziłem. No to zacząłem im mówić, Jezus Cię kocha. Różne były reakcje. Niektórzy nie załapali i co? O co chodzi? <laughs> Jezus cię kocha. A. Niektórzy podziękowali, niektórzy tak po prostu mniej jakoś znacząco. No raczej nikt się nie oburzył. Są grzeczni, jeszcze na tym etapie. I też szedłem kiedyś do kościoła na nabożeństwo. Pani tam w ogródku podlewała przed domem, taki otwarty, niski murek, więc też ją tak pozdrowiłem. Jezus Cię kocha, no i tak patrzy na nią ona. A mówi, no, gdyby, gdyby. Dla, a dlaczego jest tyle zła, tyle yy, wojen? No i wtedy miałem możliwość yy, krótko i pewne rzeczy powiedzieć. Mówię, mm, Pan Bóg dał człowiekowi ziemię, poddał człowiekowi. Mówił, macie do dyspozycji, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Ale my postąpiliśmy, jak sen marnotrawny. Powiedzieliśmy by Bogu, daj mi moją część majętności, daj mi to, co mi się należy. Daj mi, owszem, przyrodę stworzyłeś, dobra, pięknie, mogę się tym cieszyć, mogę jeździć po świecie, fajnie, daj mi to, co mi się należy, daj mi powodzenie, daj mi zdrowie. Ale my pojechaliśmy, jakby do dalekiego kraju. My oddzieliliśmy się od Boga. I my w tym życiu bez Boga roztrwoniliśmy to, co On nam dał. I teraz nie chcemy wrócić do Niego nawet. Coś dało jej to do myślenia. Ja też zdałem sobie sprawę z tego, że głupstwo Boże o ukrzyżowanym Jezusie, który dla człowieka z zamkniętym sercem nie ma znaczenia, albo może być tylko gorszące. Jest mądrzejsze niż ludzie. Kiedy rzeczywiście dochodzimy stopniowo do tego, jaki jest powód problemu globalnie albo indywidualnie, to jest to grzech, to jest to odejście od Boga, to tam następuje ruina. Wiecie i widzimy tą zmianę w ogóle ludzkiego spojrzenia w momencie, kiedy człowiek staje się szczery. Kiedy staje się szczery i, i zaczyna reflektować się nad sobą, to zauważa, że nie jest wcale taki super i najlepszy, tylko że jest grzesznikiem, upadłym grzesznikiem. Wtedy zaczyna widzieć Boga zupełnie innym. Przedtem to on był winien całego zła, a teraz widzi, jak Bóg jest łaskawy dla niego. Te same fakty, ale widziane w zupełnie inny sposób. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to. To spojrzenie fałszu, to zatrute spojrzenie, które szatan nadaje człowiekowi, to zostało usunięte. I człowiek teraz może szczerze popatrzeć na fakty i zobaczyć, jaka jest prawda. Wiecie, kiedy dno moralne, ja bym powiedział, ja bym tu podpisał wszystko. Wiem, że my mamy ludzkie kryterium na to określenie, ale. Patrzę na to jeszcze troszkę z innej strony. Dno moralne, które reprezentujemy każdy z nas. Dno moralne w sensie naprawdę w nas nie było nic dobrego. My mieliśmy egoizm, nasze ludzkie myślenie, zazdrość. My byliśmy najważniejsi i najmądrzejsi. Kiedy takie dno moralne spotyka się z tak dotykającą pokorą świętości, jest szansa na to, że właśnie następuje poruszenie. Ale kiedy ta cena jest właśnie tak wysoka, tak zapłacona, tak wysoko, to wtedy to oddziaływanie jest szczególnie mocne. I myślę, że to jest między innymi sens tak głębokiego, tak głębokiej miłości, tak daleko idącej ze strony Jezusa, który nas poruszyła. I przekłada się to też na postawę nas, jako chrześcijan, jako jego uczniów, wobec ludzi, którzy właśnie żyją tak w upadku. Im więcej tej dotykającej miłości, tego zdecydowania za Jezusem, tego bezkompromisowego pójścia za Nim, tym bardziej to może dotykać serce człowieka. Apostoł Paweł skonfrontował swoje życie z Bożą Prawdą. List do Rzymian 1,16 mówi Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona mocą. Tam jest Boża moc. W liście do Filipian na Pawa w drugim rozdziele, wersach 6 do 8, mamy ukazane takie etapy uniżenia Pana Jezusa I, i można powiedzieć, że każdy następny etap e, daje jeszcze głębsze błogosławieństwo. Wiecie, jak, z czym by to porównać? E, jeżeli mama kupi dziecku cukierek, to jest powód do zadowolenia i do podziękowania. Nie? Jak kupi rowerek, no to jest większy powód. Jeżeli mama na przykład oddaje. Już nie wiem, starszej dziewczynie, jak to teraz tworzę na poczekaniu. Swój rower córce, to to jest jeszcze większe poświęcenie. I tak dalej. Im większe poświęcenie, tym bardziej dotyka grzech. Czy grzeszna natura może być dotknięta? Tamto świadectwo jest jeszcze mocniejsze. Eee, dlatego między innymi apostoł Paweł mówi i przypomina temu troszowej nie wstydź się. Idź na całego. Żyj pełnią Ewangelii i przesłania i Twego życia. Eee, Nasz upadek związany jest z pychą i odrzuceniem, mimo tego, że, byli, że jesteśmy tak bardzo kochani. Nasz upadek związany jest z naszą pychą i odrzuceniem tej miłości. Antidotum na to jest odkupienie, które jest związane z. Uniżeniem teraz ze strony pana Jezusa, hańbą, przyjęciem mimo tak daleko idącej wrogości z naszej strony. Nasze ja, samolubstwo, grzeszność jest największą przeszkodą, by uznać Jezusa jako zbawiciela. Problem, jaki człowiek ma, aby uznać Jezusa jako swojego zbawiciela, to jest moje ja. Ja nie potrzebuję, ja nie jestem taki zły, nie, ja nie jestem grzeszny, a przynajmniej nie aż tak bardzo. Ale problem naszego ja, naszego samolubstwa i naszej grzeszności występuje jeszcze dalej w naszym życiu, i potem szczególnie rozgrywa się kwestia w uznaniu Jezusa jako pana. Pierwsze jest uznanie Jezusa jako zbawiciela. To nasze ja musi się uniżyć musi uznać pewne fakty. Natomiast uznanie go jako Pana jest poprzeczką znacznie wyżej. I już to jest decyzja już Bożego Dziecka. Ale to jest też związane z naszym ja. Jeżeli nie będę gotowy umrzeć dla siebie, umierać dla siebie, to moje ja będzie walczyło. To no, ja będę decydował o wielu rzeczach i wcale nie będę chciał, żeby tam gdzieś Pan Jezus za daleko zachodził w moim życiu. Ja nie będę łatwo rezygnował z moich przywilejów, z tego, co lubię. Mamy takie rzeczy każdy. Z naszych wygód pewnych, z wyrzeczenia się. A więc my z tym naszym ja mamy ciągle do czynienia. Najpierw na etapie uznania Jezusa jako zbawiciela i dzięki Bogu i jego łaska jest w stanie to. Yy zmienić, natomiast następny, następna płaszczyzna to jest płaszczyzna właśnie umierania dla siebie. I dlatego apostoł Paweł mówi o cielesnych chrześcijanach, którzy nie, nie poszli tak daleko. Którzy często kierują się swoim ciałem, swoim życiu, są zbawieni i fajnie idą do nieba. Ale jest jeszcze coś lepszego, czy coś znacznie więcej. W <laughs> e w dwunastym wierszu, a później przeskoczę, w dwunastym wierszu tego drugiego do Tymotusza pierwszej części apostoł Paweł dalej pisze tak: Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem komu zawierzyłem. Świadomy wybór. E... Apostol Paweł wcześniej w 8 wierszu jeszcze mówi e, Tymoteuszowi nawet coś takiego: cierp. Wiecie, takie polecenie? Brat do brata? Dokładnie tak. Pan Jezus powiedział: mnie prześladowali, was będą prześladować. Później e, mówi o sobie, apostoł Paweł, i, i właściwie jeszcze mówi też do Tymoteusza w drugim rozdziele i trzecim wierszu: Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. A więc to są te następne wybory w naszym życiu. Po co te wybory? Czy Pan Jezus jest tak jakiś e, nieczuły, a może nawet okrutny, albo no nie wiadomo czego od nas wymaga. Chciał nas zbawić, fajnie, przyjęliśmy. Jeszcze coś chce, a teraz to nas kosztuje, przedtem zbawienie nas nic nie praktycznie nie kosztowało oprócz tego właśnie wyrzeczenia się, jakby złamania tego ja. A teraz On chce, żebym ja tak podobnie jak on. Aż tak daleko? O co jemu chodzi? Apostoł Paweł rozumie swój udział w cierpieniu. Przyjmuje je, bo wie, dokąd zmierza, bo wie, komu zawierzył i nie będzie się już wstydził. Mimo tego, że był przyzwyczajony do tego, żeby go szanowano i traktowano tak wysoko w jego starym życiu, ale zupełna zmiana wartości, zmiana kierunku w jego życiu. Pan Jezus traktowany był jako zwodziciel, człowiek motłochu. Pamiętamy, jak uczeni faryzeusze zarzucali, e, i wy w Niego uwierzyliście, tym sługom, którzy byli wysłani do Jezusa i później wracają, mówią, nikt tak nie mówił jak On. A On mówi: I też w Niego uwierzyliście popatrzcie, nikt z uczonych w piśmie faryzeuszy w Niego nie wierzy, chociaż niektórzy potajemnie już wierzyli, ale na pewno nie było to wielu. Tylko ten motłoch nie zna zakonu. Prostota. Szary lud. Pan Jezus był traktowany jako zwłociciel i człowiek motłochu. A my? Liczymy na coś więcej? Jesteśmy dużo lepsi od niego? Na szacunek zasługujemy? My podobnie. Jeżeli im bardziej będziemy wierni panu Jezusowi i postępować według jego natury. Tym bardziej będziemy mieli udział też w tym, kiedy nie wstydzimy się Ewangelii. Jak będziemy cicho siedzieć, to może jakoś tam, gdzieś może tylko sporadycznie nas ktoś dopadnie, wykryje, ale chyba nie o to chodzi. W liście do Kolosian w pierwszym rozdziale 24 wierszu apostoł Paweł wyraża się tak: Dopełnia on na ciele swoim niedostatku udręk Chrystusowych. No, raczej nie chodzi o to, że że Pan Jezus nie cierpiał wystarczająco. Raczej chodzi o to, prawdopodobnie ja tak rozumiem, że teraz, kiedy ja jestem w Miejsce Chrystusa, to to moje świadectwo jest dla innych ludzi. I to często wiążane, związane jest z, z cierpieniem, z wyrzeczeniem. Właśnie z zapłatą tej wysokiej ceny, po to, aby czyjeś serce było poruszone. Bo jak ja sobie tak elegancko, najlepszym wozem zajadę sobie roz tygodniu w niedzielę do kościoła, rzucę taki banknot elegancko, że wszyscy widzieli, wejdę i po godzinie zapominam o mojej relacji z Bogiem, to chyba to, to nie jest ta droga Jezusowa. Ale jeżeli ja jestem gotów poświęcić, ująć sobie, zobaczyć kogoś potrzebę większą niż moją. Jeżeli jestem w stanie się uniżyć, nie sprzeczać się dalej, bo nie warto, bo, bo przecież do niczego dobrego to nie prowadzi. Jeżeli jestem w stanie e, usłużyć w taki czy inny sposób, traktować siebie jako sługę, a innych jako wyższych od siebie, to w tym momencie, e, jeżeli zwiastuję Ewangelię i z tego powodu ludzie patrzą na mnie dziwnie, uśmiechają się za plecami. I cokolwiek innego przykrego mnie spotyka, to w tym momencie jestem kontynuacją tego życia, oczywiście w niedoskonałej formie, ale tego, do czego Pan Jezus mnie przeznaczył. I to jest przywilej, to nie jest kara, to jest przywilej, bo kto bierze udział w jego doświadczeniach, w jego cierpieniach, bierze też udział w jego chwale i Bogu na tym zależy. Jeżeli rodzic odpowiedzialny, Przykręca trochę śrubę swojemu dziecku, dlatego że chce, aby to dziecko miało powodzenie w życiu na różnych płaszczyznach. To to nie jest okrutny rodzic. Jeżeli robi to z miłością i dla jego dobra. To jest rodzic, który ma na sercu dobro tego dziecka. I coś w ten deseń. Pan Bóg chce, abyśmy weszli bogatymi do Bożego Królestwa. On nie chce, żebyśmy byli pośrednimi. Chce, abyśmy byli naczyniami do celów zaszczytnych, i on chce z nami współpracować. On chce nam dać królestwo, talenty, jak najwięcej, nie tylko jeden, pięć, dziesięć, a może i więcej. On chce mieć z nami ciągle relacje, społeczność i chce, abyśmy mogli brać udział w jego życiu w jego królestwie jak najpełniej. Rezygnuję z opinii innych, Myślę o tym, a co powiedzą. O, no nie. Lepiej nie, bo będą mówić. Czy jestem gotów stanąć z przegranymi, aby wygrać? Po ludzku przegranymi. W liście do Hebrajczyków 11:26 mamy wspomniane o Mejżeszu, który wybrał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że skorzystał z Bożej Mocy. I Bożego rozsądku, czyli jego myślenia. Skierował oczy na zapłatę. W liście do Hebrajczyków 13, 13 czytamy o panu Jezusie, w stosunku do nas. Wyjdźmy do Jezusa, bo on cierpiał za obozem. Znów to była jakby taki element hańby poza obozem. Wyjdźmy do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Jesteśmy gotowi się z nim utożsamiać? być pohańbieni. W 14 wierszu czytamy dalej, bo nie mamy tu miasta trwałego, bo nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. No przecież nawet świat doskonale wie, że to nie jest trwałe miejsce do życia. Nie, rozsypie się niedługo. Jak atom go nie zniszczy, to inne... No, czy naturalnie nawet się rozleci, ale my wiemy o tym, że w kawałki rozleci się Ziemia, pismo nam o tym mówi. E, tak, czy, tak czy inaczej, w jakiejkolwiek formie, to miasto jest nietrwałe. Ten dom, ten samochód, ta kariera, cokolwiek byśmy tu zbudowali, jest na chwilę. Poza tym nie ma prawdziwej, głębokiej wartości. Natomiast autoristy do mówi: my szukamy tego przyszłego Tam gdzie jest nasz Bóg, tam gdzie jest nasz zbawiciel, tam gdzie nie ma chwilowych wrażeń, ale gdzie jest wieczna rzeczywistość. Wstydzimy się Ewangelii, wstydzimy się Jezusa w różnych sytuacjach? Pewnie tak. Pewnie każdy z nas w różnych sytuacjach Ale, Pan Bóg chce nam udzielić swojej mocy. On jest gotowy z tym, aby pragnąć Jego, aby przejąć Jego kategorię myślenia, Jego kryteria, aby myśleć nie w głupi, ludzki sposób, jak wiele razy już myśleliśmy i po prostu popełnialiśmy okrutne błędy i głupstwa, ale on chce, abyśmy mogli patrzeć na niego, patrzeć na Jezusa jako wzór. Tego, który mimo, mimo tego, że mógł być tu przecież. Uczczczony, szanowany, bo no, należało mu się to jak najbardziej. On przyjął krzyż, przyjął hańbę, ale też czytamy o tym, że ze względu na jego uniżenie, Bóg wywyższył go ponad wszystko: wszelkie imię, wszelką istotę, kogokolwiek. I taka jest Boża droga. Jeżeli się uniżymy, będziemy z nim królować. I niech ten Boży plan dla naszego życia. Pełni, już tu teraz, aby nie bać się czego? No, czegokolwiek: pracodawcy, szefa, e, policjanta, e, dyrektora w szkole, no, czegokolwiek, okoliczności życia, ale abyśmy mogli żyć już tu na Ziemi, w poszczególnych elementach, w takim bożym pokoju, tak Jezus to mówi. Pokój mój daje wam w każdej sytuacji, bez wyjątku, w każdym zawodzie, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia. I abyśmy też mogli osiągnąć pełnię, którą Bóg dla nas zaplanował. Zachęcajmy się nawzajem w tym kierunku, bo, bo przecież to jest pełnia błogosławieństwa i tu mamy siebie nawzajem zachęcać, posilać, niekiedy napomnieć, wesprzeć e, po to, abyśmy nie odchodzili z tej właściwej drogi, aby sobie przypomnieć właściwie, do czego zostałem powołany, co otrzymałem i jakie błogosławieństwo też Pan Bóg dla mnie ma. Niech, niech funkcjonujemy jako Boża rodzina, tak jak Pan Bóg to zamierzył. Niech każdy członek spełnia swoją rolę, a wtedy nasz zbór będzie na pewno tętnił coraz bardziej tym Bożym życiem. I co tam będziemy coraz mniej do powiedzenia gdzieś tam w zakamarkach jeszcze, gdzie, gdzie mógłby wyjść. Bogu nie będzie chwała. Amen.